gotowi? Start. Witajcie. Właśnie skończyłem orać pole i mam dla Was już obiecane dłuta kolejne i ażury. I będę teraz podpisywał dla Was te ażury i dłuta. Mam farbę, 8 lewych i 8 prawych i jedno ekstra, gdy będziemy przekazywać pieniądze do hospicjum, to razem z tym dłutem na pamiątkę i 4 ażury, 5, 6, 7 i 8 i będzie komplet 8 samurajów. Mamy farbę. I mam specjalny rysik lemkenowy i będziemy odpisywać, będziemy podpisywać. Myślę, że jakieś 4 godziny. Tyle mi też zajęło chyba w zeszłym sezonie i w poprzednim, jak robiliśmy licytację na WOŚP. Jest to bardzo pracochłonne, ale na tym polega. Żeby włożyć to dużo pracy. Martin Flash Gordon. Będziecie pamiętać? Jak wejdziecie na mój kanał YouTube, to zobaczycie, skąd dokładnie są te dłuta, jeżeli niektórzy nie wiedzą. To dłuto nie będzie miało numeru, bo to dłuto będzie przekazane z kwotą, którą Wy wylicytujecie za te 16 dłut i 4 ażury. To jest farba olejna. Robię jedno, żebyście zobaczyli, ile trzeba pracy włożyć w to. O, tak będzie wyglądało podpisane dłuto czy ażur. Tylko w Waszych będą tutaj numery od 1 do 16. No i ażury będą od 5 do 8, bo mamy już pierwsze 4. Także tak. Ja włączam timelapsa i podpisuję je.
Tak wyglądają wasze ażury na stronie roboczej, czyli są piękne i lśnią. Bardzo ładnie wyglądają. Także dłuta mamy już gotowe dla was i ażury dla ostatnich czterech samurajów, czyli 4 z 8, czyli będziemy mieli już komplet 8 samurajów. Dłuta mają specyficzną wartość dla was, którzy mają już poprzednie kolekcje z 2 edycji, ponieważ jak oznaczaliśmy dłuta na Wielką Orkiestrę, było napisane WOŚP 20, 21 czy 22 i mieliśmy numer, a tu mamy napisane HOSP, czyli Hospicjum 22, czyli takie jest oznaczenie. Dłuta mają też wartość symboliczną już też dla mnie i dla was, ponieważ mamy już nowy pułk, czyli Lemkana 16, a to są dłuta z Lemkana 11, którym zakończyłem orkę tydzień temu. Już więcej orki nim nie będzie i tych dłut nigdy już nie dostaniecie, bo to są dłuta z hakiem i na jeden otwór, a nowe są bez haku na 2 otwory. Także to są unikalne dłuta, których już nigdy nie będzie na aukcji mojej. Będą już wtedy tylko z 2 otworami. Także to jest ostatnia szansa, żeby zdobyć dłuta Duramaxa oraz ażury Duramaxa w moich aukcjach, na moim kanale, charytatywnych aukcjach. Kolejne aukcje to będą już dłuta i ażury Durale. To już będzie inna historia i tych nie dostaniecie. Gdy już zakończy się licytacja i wygracie te ażury i dłuta, i transfer zrobicie pieniężny, ja pokrywam koszty wysyłki do was tych ażurów i dłut, a jak ktoś z was blisko mieszka, to może osobiście zapraszam je odebrać ode mnie.
Jeszcze jedna ważna sprawa. Dłuta i ażury będę wysyłał wam dopiero na początku grudnia. No wcześniej nie mogę, bo będę musiał jeszcze, wiecie, w robocie być. Ale jak tylko wracam, od razu wam je pakuję, wysyłam. Lub możecie też sami odebrać. Linki do aukcji macie pod filmem w opisie, także zapraszam do licytacji Mission Start. Ostatnie unikatowe 16 dłut i 4 ostatnie ażury Duramaxa dla 8 samurajów. Także ostateczna szansa teraz jest.